robię lekcje i zaczynam nudzić się. Wtedy mama mi smartfona odblokować zgodzi się. Mam tam grę edukacyjną, którą czasem sobie gram, dzięki której już poznałam, jak wygląda IT świat. Telefony i tablety tylko wtedy dobre są, gdy pod okiem dorosłego używane przez nas są. Telefony i tablety tylko wtedy dobre są, gdy pod okiem dorosłego używane przez nas są. Ze smartfonem już się znudzę, tata fajny laptop ma i czasami mi pozwala YouTube Kids obejrzeć tam. A gdy chcę pośpiewać sobie, na tablecie teksty mam. Na smartwatcha czasem spojrzę, bo zegarek taki mam. Telefony i tablety tylko wtedy dobre są, gdy pod okiem dorosłego używane przez nas są. Telefony i tablety tylko wtedy dobre są, gdy pod okiem dorosłego używane przez nas są. Gdy pod okiem dorosłego używane przez nas są. Telefony i tablety tylko wtedy dobre są, gdy pod okiem dorosłego używane przez nas są.